Witam Was na zgromadzeniu KOD-u. Jak sami Państwo wiecie, nie jesteśmy przeciwko władzy, rządowi. My jesteśmy przeciwko temu, co władza robi. Sprzeciwiamy się łamaniu demokracji. Nie odpowiada nam ani to, że Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje tak, jak powinien, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pan prezydent nie podpisuje ich nominacji. Nie odpowiada nam to, że zmienia się ustawę, między innymi ustawę medialną, ustawę inwigilacyjną. Nie odpowiada nam to, że zdemontowało się służbę cywilną, rezygnując z dobrej, nieupolitycznionej kadry średniego stopnia, a zamienia się ją bez konkursów kadrą z nadania. To jest to, przeciwko czemu protestujemy. Tego nie chcemy w naszym kraju. Chcemy, żeby Polska rosła w siłę, żebyśmy nie tracili swojego znaczenia na arenie międzynarodowej. A niestety i Komisja Wenecka, i Rada Europy, i mnóstwo instytucji sędziowskich, mnóstwo instytucji parlamentarnych, również senatorowie Stanów Zjednoczonych mówią, że w Polsce z demokracją dzieje się źle, więc chyba rzeczywiście dzieje się źle. Jestem naprawdę głęboko zaniepokojony tym, co się dzieje z Polakami, co uwolniono w części z nas. Przecież w każdym z nas są ciemne rzeczy, jest muł, ale uwalnianie tego jest przestępstwem, jest zbrodnią, po prostu. I nie można tego pokryć żadną inną rzeczą, żadną inną ideą, ideologią. I to, co chce zrobić Kaczyński, to przypomina mi się takie powiedzenie Brechta. Jeśli społeczeństwo nie spełnia oczekiwań rządu, to rząd powinien rozwiązać społeczeństwo i wybrać sobie nowe. I on właśnie coś takiego chce zrobić. On chce społeczeństwo wolnych ludzi zamienić w społeczeństwo niewolników. I my się na takie numery nie możemy zgodzić absolutnie. Ja byłem działaczem opozycji antykomunistycznej właściwie całe życie, od 1968 roku począwszy, aż do samego końca. To, co w tej chwili się dzieje, to jest po prostu przywracanie komunizmu. To jest niszczenie całego dorobku Solidarności, wszystkiego, o co walczyliśmy. Wolnych mediów, wolności słowa, niezależnej od polityki prokuratury i sądów. I teraz to wszystko ma wracać. To wszystko ma być tak, jak było za komuny, i tylko pod inną nazwą i pod takimi bałamutnymi hasłami przywracania normalności, przywracania porządku. No to jest dokładnie odwrotnie. Tak by słowa się odwróciły do góry nogami w tym momencie. Znaczą zupełnie co innego. No i to jest zasadnicza sprawa, dla której tu jesteśmy. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że niezależnie od tego, jakie błędy popełniały poprzednie ekipy, żadne błędy demokratycznego państwa nie uzasadniają niszczenia demokracji. Żadne błędy wolnego kraju nie usprawiedliwiają odbierania mu wolności. Tak samo społeczeństwu. Wiele poczynań różnych władz nie podoba mi się. Nie podobało mi się to również w 1968 roku, kiedy chodziłem z ówczesną konstytucją, ale konstytucją, jeszcze nie tą zgwałconą w latach 70., ale konstytucją, którą łamano wtedy również. I rozdawałem tę konstytucję ludziom na ulicy. I dzisiaj także chodziłbym i rozdawał tę konstytucję. Nie wiem, czy tak samo jak wtedy zapakowano by mnie do mamra i skazano w trybie nagłym i bezpośrednio Ziobrowym, ale nieważne. Też chodziłbym z konstytucją, żeby z tą książeczką, żeby przypomnieć, że dla nas ona więcej znaczy niż jakikolwiek inny tekst, nawet Biblia. Bądźmy razem! Bądźmy razem!
protestu. Za tydzień w niedzielę będą wybory w 59. okręgu. No i chcemy promować demokrację, promować udział w wyborach. Chcemy przekonywać wszystkich, że warto wyrazić swój głos, bo to ma znaczenie. Wiemy na pewno, że Polacy często odpuszczają sobie wybory, odpuszczają sobie pójście do głosowania, zwłaszcza w przypadku wyborów uzupełniających frekwencja jest zwyczaj bardzo niska. I dlatego uważamy, że trzeba iść i trzeba głosować, wyrazić swoje zdanie. Natomiast na kogo każdy będzie głosował? Mam nadzieję, że każdy zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z przekonaniem i zgodnie z najlepszą wiedzą o tym, czego może się spodziewać. Nie można mówić, że się sprzedali. Zostali oszukani. Po prostu zostali oszukani na ogromną skalę. Oni w to uwierzyli. Ci ludzie w to wierzą. Prawda? Ci ludzie wierzą, słyszą pana Żalka wczoraj, że to esbecy i komuniści, prawda? I no, pan Żalek za dużo blekotu się napił po prostu chyba przed tą wypowiedzią. Jesteśmy, żyjemy w kraju, który budowanie od nowa zaczynał tyle razy w ciągu niewiele ponad jednego stulecia. I dlatego muszę tu być. Chcę pokazać, że takie jest nasze prawo i obowiązek. Być tutaj, być we wspólnocie z ludźmi, których nie znamy, ale z którymi łączy nas nie tylko adres, nie tylko obywatelstwo, ale i odpowiedzialność za to obywatelstwo. Po prostu. W tej chwili jest bardzo duże rozbicie, polaryzacja społeczeństwa. To jest bardzo niedobra rzecz. Społeczeństwo polskie jeszcze nigdy chyba w historii nie było tak skłócone i tak podzielone na dwa antagonistyczne obozy. Co stoi za PiS-em? No taka goebbelsowska metoda propagandy. Kłamstwo powtarzane wielokrotnie zostaje po pewnym czasie przyjęte za prawdę. Cała propaganda tej partii przez szereg lat oparta była na wmawianiu ludziom najróżniejszych kłamstw, że Polska jest w ruinie, że jest coraz większa bieda, że Polska nie ma przemysłu. Polska ma największą produkcję przemysłową w swojej historii w tej chwili. Nie ma stoczni, proszę Państwa. Mój znajomy ze Stanów Zjednoczonych zapytał mu, jak to Kaczyński stoi w stoczni i mówi, że stoczni nie ma. I to jest właśnie największy paradoks, bo polskie stocznie w tej chwili mają się lepiej niż miały się na początku tych przemian. Właściwie zamknięta została jedna stocznia szczecińska tylko. Wszystkie pozostałe się odbiły i znakomicie prosperują. Ale słyszymy, że ich nie ma, że je zniszczono. Cały szereg takich rzeczy. Bieda straszna na wsi. No akurat ja na wsi mieszkam i wiem, że wieś jest to akurat tą grupą, która najbardziej skorzystała na tych przemianach, najbardziej poszła do przodu, najbardziej się wzbogaciła. Znaczy, wystarczy się przejechać, popatrzeć, jak domy wyglądają, jakie samochody stoją. Znaczy, nie widać już prawie polonezów, maluchów, tych Fiatów dużych. Nie ma tego. Stoją Audi, BMW, Renault i tak dalej, prawda? Toyoty. To jest zupełnie już inny kraj. Staramy się być wszędzie. KOD powstaje we wszystkich miastach polskich, dużych, mniejszych i coraz mniejszych. Te struktury cały czas się tworzą. W Łomży oczywiście mamy struktury już od wielu tygodni. Więc zapewne będziemy bywać częściej. Myślę, że również będą się pojawiały kolejne demonstracje, manifestacje tutaj w miarę potrzeby. Mnie się wydaje, że KOD nie występuje przeciw ludziom. My chcemy łączyć, nie dzielić. My wcale nie chcemy, żeby to była odpowiedź na agresywne zachowania ludzi. Nie, my z uśmiechem, z życzliwością chcemy ludzi przekonać. Po prostu mamy inne zdanie na temat demokracji. Chcemy, żeby to było porządnie robione, żeby to było robione zgodnie z prawem. My niczego więcej nie chcemy. Nie chcemy awantur. Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Kaczyński liczył na to, że żadnego oporu nie będzie. I on się strasznie boi takich ludzi jak ja, którzy go znali, którzy go pamiętają, wiedzą doskonale, że on prawie nic nie robił w tej opozycji, że był marginalną postacią. I ten cały jego zmyślony życiorys, no przecież on na przykład podawał przy którychś wyborach, że był doradcą zarządu regionu Mazowsze. No przepraszam, ja byłem na wszystkich zebraniach zarządu regionu, które wtedy były. Kaczyńskiego nie było na żadnym. On był u nas pracownikiem i to nawet nie w regionie, tylko w ośrodku badań społecznych przy regionie. Był zwykłym pracownikiem biurowym. Później podaje, że był członkiem władz krajowych podziemnych Solidarności. No nie był nawet przez jedną sekundę.
To jest całkowicie zmyślone kłamstwo. Prawda? I to jest taka jego cienkość. Zmyślony całkowicie życiorys. Niby bohaterski, nie wiadomo jaki w rzeczywistości. Ja myślę, że w Solidarności mało kto w ogóle wiedział, że jakiś Kaczyński istnieje. On dopiero przy okrągłym stole się objawił i to też jako marginalna zupełnie postać.